Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038. Prosimy pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmiany w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego dotyczą zmniejszenia o kwotę 188 tysięcy złotych w przedsięwzięciu termomodernizacja budynku DPS-u numer 1 przy ulicy Polnej 56. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wyniosą 1 013 500 zł. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy załącznik wieloletniej prognozy na lata 2017-2038, zmiany te polegają na dostosowaniu przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej z budżetem powiatu. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038. Pominę podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. I przewodniczącego Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają pytania do projektu? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 22 radnych. Wszyscy głosowali za. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Dziękujemy bardzo pani skarbnik. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu. Pozwolicie Państwo, że przedstawię projekt uchwały. Ta uchwała związana jest z tym, że odszedł od nas świętej pamięci kolega Stanisław Kaczmartek, został zaprzysiężony dzisiaj nowy radny Bogumił Koziarski. W związku z tym musimy dokonać zmiany i uzupełnienia w składach komisji. Po rozmowie tutaj z panem radnym zadeklarował chęć i wolę pracy w tych komisjach, w których pracował jego poprzednik. W związku z tym zostały przygotowane takie uchwały. Pozwolicie, że odczytam treść uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2017 roku. No, dwie uchwały zostały. W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu. Na podstawie, tutaj podstawa prawna następuje. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W składzie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu ustalonym uchwałą Rady Powiatu nr 3/26/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu wprowadza się zmiany. Punkt 1. Z powodu wygaśnięcia mandatu odwołuje się ze składu komisji Stanisława Kaczmarka. Punkt 2. Powołuje się do składu komisji radnego Bogumiła Koziarskiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 4. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Uzasadnienie dokładnie takie samo jak w stosunku do poprzedniej uchwały. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy w składzie komisji rewizyjnej ustalonym uchwałą Rady Powiatu nr 3 łamane przez 19 przez 2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr 27 łamane przez 146 łamane przez 2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany składu komisji rewizyjnej wprowadza się zmiany. Punkt pierwszy. Z powodu wygaśnięcia mandatu odwołuje się ze składu komisji Stanisława Kaczmarka. Punkt drugi. Powołuje się do składu komisji radnego Bogumiła Koziarskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf czwarty. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez publikację w starostwie na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu brał udział 21 radnych. Wszyscy głosowali za, zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Był wniosek o przerwę. Czy robimy tą przerwę, czy kontynuujemy? Kontynuujemy, tak? Dobrze. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Szanowni Państwo, informacja o pracy zarządu. Proszę o zadawanie pytań zarządowi. Radny Mariusz Węgrzynowski. Pierwsze pytanie to jest taka informacja w sprawie wyrażenia zgody Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia na zainstalowanie urządzeń telekomunikacyjnych w budynkach przy ulicy Jana Pawła II będących przedmiotem umowy najmu z roku 2010. Pytanie jest takie, czy to są jakieś nowe urządzenia, czy to te, które są, na jaki czas ta umowa jest w tej chwili zawarta czy przedłużona i jakie mamy z tego pieniądze? To jest pierwsze pytanie. I druga sprawa dotyczy ośrodka Borek. Wczoraj co prawda na Komisji Oświaty takie pytanie padło tutaj do pana Bartłomieja Matysiaka. Natomiast to, co się dowiedzieliśmy, to to, że ta cena dotycząca jakby sprzedaży Borek ulegnie obniżeniu do kwoty 4 800 000. Natomiast chciałbym zapytać, czy to już jest taka ostatnia próba sprzedaży Borek, czy będziemy jeszcze powtarzać po raz kolejny, jeśli teraz nie przyniesie to rozstrzygnięcia, czy też będziemy, nie wiem, dalej obniżać tą cenę, albo też zdecydujemy się ewentualnie wydzierżawić, może nie cały obieg, ale po kawałku różnym przedsiębiorcom. Czy zarząd sobie życzy kolejne pytania, czy udziela odpowiedzi? To proszę bardzo. Panie radny, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to są normalne rzeczy, które się dzieją ze szkołami, ze szpitalem. Jeśli pan będzie chciał bardzo precyzyjnie, ile i jaka umowa, jakiej kwoty, to dostarczymy na piśmie, dlatego że no, nie pamiętam z pamięci, a więc to jest prosta rzecz. Natomiast drugie pytanie, jeśli chodzi o Borki. No, na komisji pan członek zarządu się, nie wiem, przejęzyczył albo no, nie miał ostatnich wieści. To jest pomyłka, no, znaczy no, to niezamierzone było, no, być może nie był na ostatnim zarządzie. W każdym bądź razie to nie jest obniżenie, to jest wręcz podwyższenie. A więc kwota bazowa, która będzie prawie 7 milionów 6800. A dlaczego? Otóż drodzy Państwo, jak wiecie, tyle prób sprzedaży zakończyło się niczym, a więc przeszliśmy do tak zwanego procesu negocjacji cenowej. Niestety ustawa tutaj nakłada na nas obowiązek wszcząć procedurę od nowa. Czyli tak na dobrą sprawę pierwszy przetarg musi być tak, jakby zaczynała się cała rzecz od samego początku. Ponieważ operat wartości nieruchomości, ten szacunkowy operat jest wciąż aktualny, więc wyszliśmy od założenia, od tego operatu, z tym, że pierwszą już kwotę nie przyjęliśmy 7 milionów a 6800. Po przetargu, daj Boże, żeby się kupiec trafił, żebyśmy to sprzedali, ale jeśli się to nie wydarzy po raz kolejny, to w trybie no, negocjacji cenowych przystąpimy do kolejnego przetargu i to jest po prostu wymogiem prawa. Cała procedura musi iść od samego początku i stąd taka sytuacja. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Proszę bardzo, pan Paweł Piwowarski. W sprawie przebudowy drogi powiatowej Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha, w sprawie wprowadziliście Państwo za
uchwałę w sprawie wprowadzenia podziału zadań dla projektu. Jakie to są zadania wprowadzone? Jaki podział może? Jak to zostało podzielone? To zadanie? No, tak, ale to się miałby, powiem, to jest wniosek unijny, tak na dobrą sprawę, bo te pieniądze są zewnętrzne, jeśli chodzi o finansowanie. I to, jeśli chodzi o szczegóły, to odsyłam pana radnego do zarządu dróg albo do wydziału tutaj pozyskiwania środków unijnych, tam są te szczegóły. Natomiast zadanie polega tak na dobrą sprawę na współfinansowaniu nas i wójta. Ze strony gminy jest to 300 tysięcy złotych. A od nas no, pozostała część poza środkami tymi unijnymi, więc też podobnie jak do poprzednika, no, w szczegółach mogę odesłać, albo po prostu przygotujemy panu radnemu dokładnie podział zadań i wynikające z tą kwoty. Ale procedura została uruchomiona w tym sensie, że jest już gotowa specyfikacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy. W tej chwili jest ona weryfikowana i sprawdzana, no bo niestety z uwagi na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych musimy dołożyć, a to są pieniądze unijne, a więc wszelkich starań musimy dołożyć, bardzo dobrze się do tego przygotować, żeby tu nie było jakichś tam niedomówień, żebyśmy nie musieli zwracać pozyskanych pieniędzy. W związku z tym to jest weryfikowane jeszcze przez dwa wydziały. No i myślę, że za kilka dni zawiśnie już przetarg na stronie urzędu. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Banasiak, proszę bardzo. Ja chciałbym spytać, mam tutaj dwie takie uwagi. Otóż jest aktywizacja projektu osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie i do, czyli dla osób młodszych, prawda? I teraz czy ten projekt już jest realizowany, bo to jest 2014-2020 dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, czy też my dopiero wdrażamy w tej chwili w związku z tą przemianą tam na Farbiarskiej, prawda, bo tam coś się miało dziać dla zaktywizowania tego, to nie ma nic wspólnego z tym, tak? No mówię, chciałbym spytać, czy to jest realizowane, czy też nie? To jest podjęcie tutaj zatwierdzenia projektu, dotyczy to składanych wniosków w ramach środków unijnych. Jak co roku Urząd Pracy składa do Urzędu Marszałkowskiego lub do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, składa środki na dodatkowe szkolenia, staże lub inne formy aktywizacji osób młodych, niepełnosprawnych czy też zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Tak samo jest w tym przypadku po prostu. Jeżeli nam się uda, przeważnie w 99% się udaje, będą dodatkowe środki dla naszego powiatu. Jeżeli nie, co prawie jest to wynosi 1%, tego negatywnego zatwierdzenia takich projektów, no to niestety nie, ale myślę, że tutaj będziemy dobrej myśli, pozytywnie będą te środki rozpatrzone. Ja jeszcze jedno mam pytanie, oczywiście ono tutaj być może nawet nie było, nie była ta sprawa nigdy rozpatrywana. Ja pamiętam jeszcze czas, kiedy Urząd Pracy jak gdyby aktywizując ludzi uzależnionych od alkoholu gwarantował od 5 do 7 etatów możliwość zatrudnienia oczywiście dla tych, którzy gwarantowali jakąś dłuższą abstynencją. Czy tego typu sprawa, taki profil programowy by wchodził? Ja pytam oczywiście z racji tego, że jestem przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania i nieraz ten problem dotyczy właśnie rodzin, które no dzisiaj jest łatwiej, ponieważ mamy te plus 500, prawda? Ale tak naprawdę nawet niejednokrotnie warto byłoby takie stanowisko zająć, które by gwarantowało w jakiś sposób. Ja wiem, że są problemy, że jest stażowe i tak dalej, prawda, ale być może gdzieś znalazłaby się dziurka taka, gdzie by można było po prostu w jakiś sposób współpracując między Urzędem Pracy a moją komisją, czy między starostwem załóżmy, może by dało się taką właśnie szczelinkę załatwić, żeby niektóre osoby gwarantujące oczywiście abstynencję mogły podjąć pracę. Ja mówię, to były warunki takie z najniższej krajowej, to nie chodziło o jakieś uposażenie bardzo wysokie, natomiast chodziło o prace takie komunalne nawet, prawda, gwarantujące na początku tym ludziom no podstawę jakąś taką finansową, żeby nie stali na ulicy i nie szukali po prostu gdzieś tam znowu butelki z piwem. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, akurat nie kojarzę takiego programu ze względu na ich mnogość. Natomiast bezrobocie w tej chwili w powiecie mamy poniżej 10%, 109%, lekko ponad 9%. Nie sądzę, aby był problem z zatrudnieniem takich osób, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o te prace za pensję tą najniższą, tak, za tą minimalną, to jak najbardziej tutaj Urząd Pracy czeka z otwartymi rękoma. Jeżeli tylko Pan Przewodniczący będzie miał takie
takie osoby telefon czy do mnie, do pani dyrektor Kudlik i bez problemu myślę, że takie procesy się znajdą. Czy w ramach prac interwencyjnych, czy u innych pracodawców. Są to różne. Od gmin po prywatnych przedsiębiorców. No serdecznie dziękuję, bo w zasadzie mówię, na pewno będę takie osoby miał i chętnie skorzystam z takiej współpracy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma pytanie do informacji? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Węgrzynowski. Panie starosto, takie pytanie. Co jakiś czas odbywa się konwent wójtów. Zbiera się grono szacownych, że tak powiem, wójtów, starosta, prezydent miasta. Ja pytam tak sukcesywnie, bo tak obiecałem od początku kadencji, że będę się przypominał co kilka miesięcy. Proszę mi powiedzieć, jakie się udało podjąć takie wspólne działania, jeżeli chodzi o przyciągnięcie inwestorów na tereny naszego powiatu. To nawet nie ma znaczenia do jakiej gminy, tylko na teren naszego powiatu, bo wiadomo, że jedna gmina jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów, inna może mniej z racji swojego położenia. Czy taki wspólny plan został opracowany? Bo mi marzy się coś takiego, żeby tutaj starostwo czy urząd było liderem, to znaczy zbierało informacje od poszczególnych wójtów, a może też i nawet od osób prywatnych na temat terenów, które są inwestycyjnymi i gdzie można byłoby ściągnąć poszczególne jakieś firmy, mniejsze, większe i żebyśmy, nie wiem, stworzyli taką mapkę, ona by na naszej stronie internetowej była aktualizowana cały czas i ktoś, kto by wszedł na stronę starostwa, a byłby zainteresowany otworzeniem jakiejś działalności, nawet z terenu, czy to Tomaszowa, nie wiem, chce, że tak powiem, zainwestować, czy otworzyć działalność w Czerniewicach, w Budziszewicach, czy w innej gminie, żeby taką wiedzę po prostu miał. Mógł sobie podejrzeć, zobaczyć, a ewentualnie w samym urzędzie była osoba, która mogłaby udzielić więcej informacji na ten temat. Czy zarząd odpowie, czy kolejne pytania? Pan radny Misztal się też zgłaszał? Proszę bardzo, panie radny. Panie starosto, ja chciałem dopytać odnośnie tej drogi Będków-Ujazd. Termin, jeżeli można, jeżeli pan starosta się orientuje, termin rozpatrzenia tego właśnie przetargu i kiedy będzie wyłoniony wykonawca? Tak, kolejne pytania? Nie widzę. Tak, proszę bardzo. Odpowiadam, poczynając od pana radnego Węgrzynowskiego i konwentu wójtów. Wczoraj właśnie miał miejsce taki konwent. Odbywał się akurat tym razem na terenie gminy Ujazd. Gospodarzem był wójt gminy Ujazd. Otóż tak, to są naprawdę merytoryczne spotkania. Wczoraj mieliśmy trzy tematy takie wiodące. To jest właśnie te przemiany oświatowe, które się dzieją. Bardziej to interesuje wójtów, ale pod kątem też również naszego przygotowania tej powiatowego. To był jeden temat. Drugi spór z PGE, czyli Zakładem Energetycznym, co do narzucania gminom umów z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, które też jak gdyby oceniam bardzo negatywnie, bo jest to próba obejścia i przerzucenia kolejnej odpowiedzialności na samorządy i środków z tym związanych. Ale pan pytał o inwestorów, więc powiem o inwestorach. Takie rzeczy oczywiście jak najbardziej są dyskutowane, te wspólne przedsięwzięcia są realizowane, bo takim no, najlepszym przykładem, który już się dzieje, a nie dopiero, to jest porozumienie prezydenta z wójtem na terenie tutaj naszego powiatu i ta budowa wspólnej drogi do otwarcia nowych terenów inwestycyjnych pod Tomaszowem przy drodze S8. Te rzeczy się już dzieją. Owszem, to było już nieco wcześniej, więc to nie jest, że tak powiem, od razu pokłosie tych konwentów ostatnich, ale te spotkania i te wymiany powodują to, że chociażby na bieżąco my interweniujemy. Ja sam osobiście byłem u wiceministra energii w Warszawie z interwencją odnośnie dwóch inwestorów, którzy przyszli do naszego powiatu, chcą inwestować, a niech se pan wyobrazi, państwo wyobrażą również, że od 3-4 lat tak na dobrą sprawę PGE nie jest w stanie zapewnić energii elektrycznej. Krótko mówiąc,
firma chce, zapotrzebowała, złożyła warunki techniczne na 8 MW. Proszę Państwa, to są potężne pieniądze, gdzie jeszcze inwestor partycypuje w kosztach, bo on musi swoją część zapłacić. I to jest na terenie taki inwestor, i to znany polski inwestor na terenie gminy Żeleklinek. Wójt do tego jeszcze, to nowy radny nam mógłby tu pięknie powiedzieć, o kogo chodzi i jeszcze naświetlić dobrze sprawę, bo zna problem. Jest również wójt, który stworzył strefę ekonomiczną, w cudzysłowie, nie wiem jak to nazwać, przemysłową, ale taką, aby właśnie wyjść naprzeciw i zachęcić inwestorów, żeby przyszli. Też jako gmina zapotrzebowują 8 MW energii elektrycznej i do dzisiaj, mimo że lata płyną, nie ma żadnej podpisanej umowy przyłączeniowej. Ja to nazwałem wręcz skandalem, który się w Polsce dzieje, żeby polski przedsiębiorca, znany na rynku, mający kilka branż i rozwijający się prężnie, kupił 40 hektarów, bo tak jest właśnie w Żeleklinku, i nie ma możliwości prądu. To jest tak jak po wojnie. Ja nazywam to wręcz rzeczą niesłychaną. Podobna rzecz, tylko na dużo mniejszą skalę, dzieje się właśnie w Czerniewicach. Tam też byliśmy właśnie w Ministerstwie Energii z interwencją, bo jest przedsiębiorca, który wybudował kurniki, który jest przedsiębiorcą rolnym, polski rolnik. I więcej, ma podpisaną umowę, na dużo mniejszą moc, ale też znaczącą. Przecież oni za to muszą płacić, bo tu łaski nikt im nie robi, ani oni nie robią. I okazuje się, że umowa znów jest aneksowana, powiem nie brutalnie, nawet wekslowana na kolejny rok i nie ma pewności, że zakład energetyczny się z tego wywiąże. Więc te spotkania, zmierzam do tego, powodują to, że my wspieramy tych przedsiębiorców. Jeszcze jeden ciekawy przykład, właśnie z ostatniej chwili, media są, nie napiszą, wolałbym, żeby nie pisały, ale trudno. Euroglas, znana wielka firma, nowoczesna, wybudowana od początku, chce zainwestować w nową sieć, nową linię produkcyjną 150 milionów euro, proszę Państwa. I znów jest problem, tym razem nie z energią, ale z gazem. Ponieważ te dostawy gazu, które idą teraz, są niewystarczające na nową nitkę i znów jest prośba do nas, samorządowców, pomóżcie nam w PGNiG, aby zapewnić, że ten gaz będzie mógł być dostarczony do zakładu. Więc to są wymierne, konkretne przykłady, które podaję i to na skalę setek milionów, tak przynajmniej w Euroglasie euro, gdzie my wspieramy tych inwestorów, ale panie radny, też jesteśmy bezsilni czasami, bo ja powiem szczerze, 2 godziny, bo pan minister bardzo sympatyczny, fajny i on obiecał, że podejmie działania i coś zrobi. 2 godziny mnie gościł, naprawdę to było merytoryczne spotkanie, bo rozmawialiśmy o wielu innych jeszcze problemach, ale dla mnie to jest przerażające, że 4 lata inwestor pyta, z jednej inwestycji już zrezygnował, bo zmieniło się w międzyczasie prawo, a już był daleko zaawansowany, to też była wielomilionowa inwestycja, dokładnie z tego samego powodu, bo nie ma tak zwanego GPZ-u, głównego punktu zasilania w gminie, którego można by rozprowadzić energię elektryczną, tak naprawdę zapewnić moc odpowiednią dla tych przedsiębiorców, więc to są właśnie wymierne efekty między innymi naszych spotkań. Ja mógłbym też więcej podać, ale to może nie czas i nie miejsce, bo ja zapraszam pana radnego właśnie na taki konwent właśnie, żeby zapraszamy ostatnio nawet przewodniczących też gminy, żeby byli na tych spotkaniach. Pan przewodniczący tu nasz rady też jest prawie teraz ostatnio stale, więc to są wymierne efekty, które staramy się osiągnąć, wspierając inwestorów, którzy by mogli tutaj przyjść, bo rozumiem, że panu radnemu chodzi o nowych inwestorów i nowe miejsca pracy, które by stwarzali, ale ja na przykład byłem zdumiony, proszę państwa, rozumiem, nie ma kanalizacji, trudno, bo to potężne inwestycje, nie ma wody nawet, chociaż teraz woda to na wsiach wszędzie jest, nie ma innej infrastruktury, ale prądu, żeby nie było. To są strategiczne dziedziny, na którym rząd niestety musi jako priorytety sobie założyć w jakichś planach rozwoju, bo to jest porażka. XXI wiek, przedsiębiorca zapotrzebowuje energię, za którą będzie płacił, bo łaski nie robi,
partycypuje w kosztach przyłączenia i tak nie może tego otrzymać, bo jest wekslowany niewiadomą przyszłość. Nie? Więc naprawdę uważam, że te konwenty, które w tej kadencji żeśmy rozpoczęli, rzeczywiście przynoszą jakieś wymierne efekty w postaci naszej wymiany zdań i jesteśmy obecni praktycznie wszędzie. Też słyszałem, no już nie tych nazw firm nie będę wymieniał, ale w każdym razie znana firma też pod skrzynkami, też chce się rozbudowywać, też kupiła tereny, też będzie występowała o zgody i też tutaj jak gdyby będziemy ich wspierali, bo te firmy zmieniają nazwę, ja boję się przekręcić, bo potem pójdzie weter i ja bym, że opowiadam nieprawdę. No to tyle bym, a Lubochnia jeszcze też jest, tak, kolejne, w ogóle są misje gospodarcze organizowane, bo to jest też tak, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego dość prężnie działa. Była taka misja gospodarcza, gdzie wójt gminy Lubochnia też w niej uczestniczył, nawet do Chin, bo jest inwestor chiński zainteresowany, ale to potrzebuje 100-hektarową działkę. Tam jest też problem, ale co najważniejsze, szuka w naszym powiecie. Więc tu musimy go troszeczkę no, dopieścić, żeby w cudzysłowie, żeby po prostu nie poszedł sobie w inne rejony Polski. No ale teraz jest misja na Białoruś też organizowana, kolejna gospodarcza, więc te rzeczy są, jak nawet one są organizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, kierowane do wójtów jako gospodarzy gmin, gospodarzy terenu, do mnie też. No i wie pan, i właśnie między innymi służą te konwenty wymianie zdań, myśli, gdzie jesteśmy, co robimy. Na ostatnim właśnie wczoraj był przyjęte stanowisko konwentu, gdzie żeśmy oprotestowali stanowczo proponowane umowy przez PGE narzucane samorządom. Żaden samorządom nie wyraził zgody na zawieranie tej umowy. No i to są te wymierne efekty na razie w tej skali, no bo cóż innego mogę powiedzieć. No i teraz przejdę do pana radnego Misztala. No kiedy? Tak jak powiedziałem, panie radny, w ciągu kilku dni przetarg będzie ogłoszony na naszych stronach. Myślę, że no szybko wyłonimy, podpiszemy umowę natychmiast, bo chcemy, żeby te prace rozpoczęły się wiosną, a wiosna, jak już widzimy, za oknem puka, więc ja myślę, że to jest kwestia miesiąca, żeby coś zaczęło się bliżej dziać. No wie pan, przetargi są nieprzewidywalne. Ja boję się rzucać terminów, kiedy wyłonimy tego wykonawcę, no bo to jest bardzo różnie. Ale obiecuję, że w ciągu kilku dni przetarg będzie już opublikowany na naszych stronach. Nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Proszę, tak, proszę bardzo, pan radny Edmund Król. Chodzi mi o temat dróg. Kiedy przymierzamy się do rozpoczęcia przede wszystkim napraw tego wszystkiego, ponieważ coraz bardziej źle z dnia na dzień wyglądają te nasze drogi. W wielu miejscach to ludzie już dostają kawałkami asfaltu po nogach czy tam po samochodach lecą. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, chciałem zapytać, jak wyglądają przygotowania do przyszłorocznych zamierzeń odnośnie budowy dróg. Chodzi mi głównie o drogę tutaj Tomaszów przez Zalew do Nagórzyc, drogę w kierunku Łazisko, Chorzęcin, o te głównie dwie drogi. Dziękuję. Odpowiadając, panie radny, no właśnie konwenty to tak naprawdę są zdominowane tematem dróg. Tu mówiłem o tych dużo inwestorach, bo takie było pytanie, ale każdy konwent to temat wiodący, są drogi, porozumienia wspólne. Tak jak państwu radnym mówiłem już wielokrotnie i to od początku kadencji, że no jako zarząd stoimy na stanowisku takim, że to wójt jest gospodarzem gminy, to on powinien wskazywać te drogi, chociaż to są drogi powiatowe, które jego zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy realizować. Zmieniliśmy nieco teraz filozofię podejścia do pozyskiwania pieniędzy tych zewnętrznych, tak zwanych tych pieniędzy rządowych, które no, popularnie zwanymi schetynówkami, dlatego że na dobrą sprawę nie opłaca nam się na terenach gmin wiejskich realizację przedsięwzięcia w tym wsparciem finansowym. Dlaczego? Dlatego że tam obostrzenia są tak duże, wymóg dokumentacji, uzgodnień, decyzji środowiskowych nie dość, że bardzo w czasie odsuwa realizację takiej inwestycji, podraża ją bardzo dokumentację do tego stopnia, że
łącznie koszty te, które otrzymujemy z zewnątrz, nie pokrywają tego, co wydajemy na dokumentację i tego wszystkiego, co musimy zrobić w ziemi. W ziemi, w infrastrukturze drogowej, tej podziemnej. Dlatego doszliśmy do wniosku, że zdecydowanie lepiej będzie, lepszy efekt, jeśli w ramach własnych środków i porozumień zawrzemy porozumienie i sfinansujemy dany odcinek. W tamtym roku tak zrobiliśmy, niestety trochę za późno tę decyzję podjęliśmy, ale na koniec roku zrobiliśmy kilkanaście kilometrów nakładek na całym powiecie tomaszowskim w różnych gminach, no bo to zależy od partycypacji danego wójta na danym terytorium. Ale takie uzgodnienia są porobione, robimy je stale, porozumienia podpisujemy, zresztą potem przychodzimy tu na Radę do Państwa Radnych, prosimy o stosowną uchwałę. I powiem o tej drodze, o której Pan Radny powiedział. Odbyły się spotkania pierw z prezydentem miasta, bo tu w tamtym roku podpisaliście, jak nie wiem, czy Państwo pamiętają, takie wspólne porozumienie między starostą, prezydentem, a wójtem gminy Tomaszów odnośnie realizacji tej drogi i partycypacji w kosztach po 1/3. Droga miała być przygotowywana w ramach właśnie tak zwanej schetynówki. Niestety, ponieważ wchodzimy tam w terytoria tak zwanej Natura 2000, tych terenów szczególnie chronionych przyrodniczo, do tego mamy konieczność wykupu prywatnych gruntów związanych z budową ścieżki rowerowej i uzyskanie decyzji środowiskowych, wszystkich dokumentów pobocznych, to jest co najmniej jeszcze półtora roku, no rok na 100%, nie? I doszliśmy do wniosku z prezydentem, a potem z wójtem, bo póki co przystał trochę z przymusu, bo ja powiedziałem tak, mamy do wyboru 2 lata tej kadencji, albo zrobimy tą drogę, może nie tak jak sobie założyliśmy na początku, ale jeśli zrobimy ją nakładką w istniejącym śladzie, tak jak zrobiliśmy wiele nakładek, choćby ten od Łaziska do Dębniaka, ten odcinek, to po prostu zrealizujemy tą drogę jeszcze w tej kadencji. I sądzę, że domówiliśmy się, ale ponieważ walory tutaj niestety no, zalewu są bardzo duże, tamy i okolic z tym związanych również, bo mamy ścieżkę rowerową przez do Grodna Górzyckich, no tam ludzie dalej jakoś nad zalew se radzą, no i szkoda byłoby zrezygnować z tej ścieżki. Więc nasza koncepcja powiatowa jest taka, że chcemy zrobić nie ścieżkę wzdłuż lasu, tak jak biegnie do Grod, tylko i z tym związane wykupy właśnie, tylko chcemy poszerzyć pas drogowy z jednej strony o pobocze, ale o pobocze nie takie dla samochodów, tylko właśnie o pobocze dla ścieżkę rowerową. Tak, żebyśmy się zmieścili w pasie drogowym, bo pas drogi to nie jest oczywiście linia asfaltu, tylko to jest no, szersza linia. I zmieścimy się ze ścieżką rowerową i wtedy rozłożylibyśmy to zadanie na 2 lata i w tej kadencji jeszcze udałoby nam się dokonać tego. Tym bardziej wójt deklaruje już nawet nie 50% wsparcia, a dużo więcej, bo na przykład chce wymienić chodniki przez same Smardzewice, a nie tylko zrobić nakładkę czy ścieżkę rowerową. I z jednej strony powstałby ciąg pieszo-rowerowy, czyli ścieżka i chodnik, a z drugiej chodnik. No i nakładka na zasadzie podbudowy być może wzmocnionej, bo nie wszędzie tak prosto da się tą nakładkę wylać. Trzeba czasami dawać tak zwane siatki wzmocnienia, czyli podwójne warstwy nakładki, no ale to już technicy, że tak powiem, rozpracują. Tak trwają nasze ostatnie rozmowy i ustalenia i mam nadzieję, że tą drogę do tego rozwidlenia na Tamę i na dalej Unewel to uda nam się zrobić jeszcze w tej kadencji. No ale mówię, tu potrzeba zgoda jest 3 od samego początku. Proszę bardzo. Proszę pan Mirosław Banasiak. Ja mam takie pytanie odnośnie działań TCZ-u, prawda? Tam doszły do mnie informacje o no, całkowitej praktycznie przebudowie oddziału doktora Winiarskiego, czyli urologicznym. Tego typu sprawa bardzo istotna. Zresztą te działania są podporządkowane, jak widzę. Druga sprawa, która dotyczy szpitala, to jest sprawa bloku operacyjnego, który jak gdyby i tak wdrażany będzie poza kolejnością, bo to jest dodatkowa sprawa, którą musimy realizować. Natomiast wszystkie pozostałe te realizacje i zamierzenia, które dotyczą
szpitala, a leżące w możliwościach pana prezesa aktualnego czy lekarza prowadzącego. Chodzi mi o taką sprawę. Bardzo istotną rzeczą jest jednak uzyskanie tych karetek dla naszego szpitala. I też dochodziły do mnie takie informacje, że jest już praktycznie w toku cała sprawa załatwienia tych dwóch karetek. Natomiast czy pan starosta mógłby przybliżyć taką sprawę, czy my partycypujemy finansowo właśnie w tę sytuację również, czy też nie? A jeśli musimy, to w jakim zakresie? O to mi chodzi, bo tam zdaje się wchodzi też i obiekt na ulicy Niskiej, czyli tam też termomodernizacje, inne sprawy takie wchodzą też w rachubę. Bo ja bym chciał powiedzieć, żeby nie ukrócać możliwości działania zarządowi szpitala, żeby oni mieli możliwości po prostu rozwinięcia skrzydeł. Dużo dokonują wielu fajnych rzeczy i jak gdyby takie wkraczanie poza, czyli dotykanie ich, to też nie jest korzystne dla samej realizacji tych przedsięwzięć, które oni w tej chwili chcą właściwie zrealizować. Ja bym poprosił o kilka takich krótkich odpowiedzi, bo dziękuję bardzo. Proszę państwa. Jak pytanie istotne, to proszę o krótkie odpowiedzi. Jak mało ważne, to aby panie mówił, starosto. Mówił. Ale nie, panie radny, ja mówię w tym bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiem, bo to jest bardzo istotne pytanie i bardzo dobrze, że pan radny zadał to pytanie, bo tyle przekłamań, ile jest na pewnym portalu internetowym, to woła o pomstę do nieba. To jest, ja bym powiedział, to jest już bloger, a nie portal internetowy, bo on no tak sobie blogowo opisuje rzeczywistość, wypisując bzdur co nie miara. Więc proszę państwa, zwołaliśmy konferencję prasową, zarząd szpitala, no i ja przy moim udziale. Tu jest kamera, ja się cieszę, bo była i będzie cała pełna transmisja, ja mam nadzieję, z tej konferencji prasowej, bo to jest prawdziwa informacja, która poszła w świat. Nawet TIT skręcił, bo zrobił jakiś tam, wyszedł redaktor, ja bym tak bardzo chciałem mu to powiedzieć, ale i znów napisał nieprawdę, o jakichś 150 tysiącach, co jest nieprawdą. Owszem, tam te dokumentacje, no właśnie, że niech ten TIT wreszcie przestanie pisać nieprawdę, bo nie 150 tysięcy kosztowała dokumentacja, a troszkę więcej, licząc poprzednią jeszcze dokumentację, jak 100 tysięcy, a więc o 50% się pomylili, co jest dużo. Więc myślę, że już teraz tego nie popełnią, ale konferencja była pełna i powiedzieliśmy wszystkie zamierzenia, które są zamierzeniami nie tylko, drodzy państwo, prezesa, ale również naszymi, bo przypominam, że całe nieruchomości, obiekt jest własnością powiatu, a nie spółki. Spółka pracuje na majątku naszym, powiatowym, więc pokrótce teraz już rzeczywiście powiem. Szpital nie tak jak na tym portalu kłamano, zamyka się stratą, a zamyka się realnym zyskiem. I tutaj, ponieważ trwa bilans, jeszcze bilansy są z reguły do końca marca publikowane, a są to wtedy faktyczne, prawdziwe dane, ale ja, jak mówiłem na początku tego roku, na koniec tamtego roku, szacowałem na kilka milionów, powiedziałem, że na pewno to powinno być między 2 a 3 miliony, pomyliłem się niewiele, bo gdyby, drodzy państwo, nam zapłacono 100% nadwykonań, to mielibyśmy piękny zysk, jakiego jeszcze w historii tego szpitala nie było. Natomiast zapłacono nam 60% nadwykonań i mimo to oscyluje i proszę tu sobie to dobrze zapamiętać, myślę, że zysk szpitala za jeden tylko rok powinien być w wysokości około 2 milionów złotych. Przypomnę, że poprzedni zarząd chwalił się zyskiem trochę większym, ale był tamten zysk za 3 lata. To nie był zysk za jeden rok, tylko za 3 lata, gdzie nadwykonania były zapłacone za 3 lata. A więc to jest zupełnie inna kategoria. Jakby porównał tamte 3 lata do tego roku, to rewelacja, jeśli chodzi o tamten rok, jeśli chodzi o wynik finansowy szpitala. Do tego, i w związku z tym, proszę państwa, planujemy w szpitalu, zarząd planuje, a sądzę, że Rada Powiatu go w tym wesprze, bo planujemy nie tylko tą kompleksową naprawę, rewitalizację, nie wiem, modernizację urologii, ale to zrobimy na pewno.
Na pewno wybudujemy w tym szpitalu, otwieramy już w przyszłym tygodniu nowy POZ, gdzie będziemy zapraszali chętnych i do korzystania. W związku z tym, że będzie nowy POZ, aż się prosi, żeby tam powstała komercyjna apteka, oprócz apteki tej, która służy szpitalowi dla zaspokojenia potrzeb ludności. No a jak już będzie apteka, to aż się prosi sklep medyczny, bo to jest chyba oczywiste, nie? Do tego, proszę Państwa, mamy zamiar. Zarząd występuje z wnioskiem o pozyskanie pieniędzy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo te środki są ci znaczące, na pełną termomodernizację i modernizację całego obiektu przy ulicy Niskiej. Pełna modernizacja i termomodernizacja ma być budynków, gdzie jest przychodnia dzisiaj chorób zakaźnych, nie przychodnia, oddział zakaźny i psychiatryczny. Do tego, Szanowni Państwo, tylko w tym roku zarząd szpitala zamierza zakupić nowy, nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych. Jest taki wykaz, co to będzie za sprzęt. Państwu radnym, jakbyście chcieli, to udostępnimy. I przechodząc do karetek, drodzy Państwo, dalej nie rezygnuję i nie tracę nadziei, że z rezerwy ogólnej budżetu państwa przez Urząd Wojewody uda nam się pozyskać środki na dofinansowanie dwóch karetek, bo stan karetek jest opłakalny, praktycznie tragiczny, bo korzystamy już, prosimy, wynajmujemy karetki z zewnątrz. A do tego zarząd bierze, ma zamiar wziąć w leasingu dwie jeszcze dodatkowe karetki. Także liczymy, że jak wojewoda staje na wysokości zadania, to rzeczywiście wzbogacilibyśmy się o cztery nowe karetki. Do tego pan przewodniczący wczoraj był na konwencie i apelował do wszystkich wójtów, aby pomogli partycypować w koszcie zakupu ambulansu takiego technicznego do przewozu, już nie do wyjazdów, wiadomo, do wypadków, tylko ambulansu przewożącymi no, leki, badania i tak dalej. Wójtowie odpowiedzieli, no myślę pozytywnie, a więc w tym roku również kupimy jeszcze dodatkowy sprzęt, który postaram się też współfinansować ze środków PFRON-owskich. A więc, Szanowni Państwo, ja szacuję, że wydatki inwestycyjne na szpital na ten rok, no i oczywiście przesuną się niektóre na rok następny, to jest kilka milionów złotych. Tego nie udźwignie oczywiście sam szpital, zresztą nawet nie musi, bo Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, od tego zacząłem, na tym chcę skończyć. Szpital to nasz majątek, a więc jeśli będzie realizowana termomodernizacja dwóch oddziałów, psychiatrycznego i zakaźnego, do tego rehabilitacja na ulicy Niskiej, no niestety są nasze obiekty i my musimy o nie zadbać, a więc tutaj będziemy również no, musieli udzielić szpitalowi jakiegoś wsparcia. Dziś na razie o tym nie mówimy jakiego, no bo to będzie zależało od operatywności pozyskanych środków i funduszy zewnętrznych. Ale na pewno jakiś nasz pomysł na współfinansowanie działalności naszego TCZ-u musimy wypracować i ja chciałbym, żeby to nie było tak, jest potrzeba, dobra, zbieramy się, rada, radzimy i coś tam dajemy, bo to jest taka rwana akcja. Ja chciałbym, żebyśmy wypracowali, ja tu nie oczekuję od rady, bo my, po to jest zarząd, żeby to zarząd wymyślił, a ewentualnie Państwo radni zaakceptowali, żebyśmy wypracowali mechanizm wieloletni współfinansowania Tomaszowskiego TCZ-u, żeby to nie bardzo, nie tak drastycznie obciążało nasze budżetowe środki, ale było pewnym mechanizmem, które co roku pozwoli jakiś zastrzyk finansowy w spółkę wpompować z naszej strony, no bo Szanowni Państwo, nasz szpital jest na mapie potrzeb, na pewno w tym rozporządzeniu ministra czy tam ustawie znajdzie się. Po bokach bardzo słabej kondycji są, czy bym powiedział wręcz padają, jak szpital w Rawie, czy w bardzo złej kondycji szpital w Opoczniach, w Brzezinach też nie jest za wesoło. Więc my no, mamy potencjał na miejscu, ale i mamy też potencjał, który za chwilę może być w ościennych powiatach. I musimy o to zadbać, żeby tego pacjenta no tu do nas przyprowadzić i leczyć go na odpowiednim poziomie, Szanowni Państwo. Powiem więcej, Narodowy Fundusz Zdrowia dwukrotnie już zwracał się do prezesa
naszego szpitala z zapytaniem, czy nasz szpital jest w stanie zabezpieczyć potrzeby chorych z powiatu rawskiego. A więc w Rawie jest naprawdę bardzo poważna sytuacja. No i odpowiedzieliśmy jak najbardziej pozytywnie, no bo liczymy, że tak powiem, na większy kontrakt, czy jak będzie nowa ustawa, większe budżetowanie. No i o to powinno nam chodzić, bo przecież mamy NUMED, mamy ten dawny Ale Nord, a więc kompleksowość usług w Tomaszowie jest naprawdę bardzo duża i ten potencjał musimy maksymalnie wykorzystać, a więc trochę szeroko, nie krótko, ale uważam, że temat był na tyle ważny, że należało mu tego czasu trochę poświęcić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Sławomir Szewczyk. Panie starosto, mówi pan, że TIT kłamie, że portal mówi nieprawdę. A pan mija się z prawdą, mówiąc o tym zysku szpitala. No naprawdę niech pan się troszeczkę cofnie wstecz, niech pan zobaczy, jakie były zyski szpitala. Od 2 lat ze sprawozdań wynika tylko, że mamy straty. No tak, panie starosto, i nikt nigdy nikomu nie zapłacił 60% za nadwykonania, tak jak pan mówi, że teraz dostaliście 60%, nie? To po sprawach sądowych można było wynegocjować 50% za nadwykonania. Mówi pan, że 100%. Nigdy NFZ nie płacił 100% za nadwykonania. Więc niech pan nie mówi o jakimś szalonym zysku szpitala, którego nie ma. Bo sprawozdanie wykazywało 700 tysięcy strat, w ubiegłym roku 750 tysięcy strat. I to, że są nadwykonania, to niech pan po prostu nie robi czegoś, czego nie ma. Wirtualnej rzeczywistości nie będziemy tworzyć. No. Mogę już, tak? Proszę bardzo. Panie radny, ja nie powiedziałem, że TIT kłamie, tylko że TIT napisał... No ale niech pan słucha, co ja mówię, to będzie pan, bo jak pan przerywa, to pani pan słyszał. Proszę pana, ja powiedziałem, że TIT napisał nieprawdę i podałem, gdzie napisał nieprawdę, a jest redaktor, więc wie. Natomiast o portalu napisałem, tak, powiedziałem nawet więcej niż pan powiedział i podtrzymuję to, co powiedziałem. Natomiast panie radny, no przykro mi, że tak drastycznie pan nie umie czytać dokumentów. Ja do kamery to mówiłem, a jeszcze kamera na mnie się nakręci, to jeszcze raz to powtórzę, żeby cała społeczność powiatu tomaszowskiego usłyszała. Szpital nas nie dostanie. Dostał 62% nadwykonań. To, że w poprzedniej kadencji nie potrafiliście tyle dostać, to nie moja wina, panie radny. Ale w tej kadencji, w ubiegłym roku szpital dostał 100% nadwykonań, a w tym roku dostał 62% nadwykonań. I proszę, żeby kamera to nagrała i poszło w świat. I wtedy ludzie zainteresowani zweryfikują sobie prawdę i zobaczą, kto z nas kłamie, kto się rozmija z tą prawdą, kto mówi prawdę. No, jeśli sprawozdania pan tak odczytuje, to ja współczuję. No, no co mogę więcej powiedzieć? No, wie pan, ja na finansach nie jestem ekonomistą, finansistą z zawodu, ale trochę się znam, bo prowadziłem działalność gospodarczą, prowadziłem firmę deweloperską jako zarządzający. Proszę pana, coś tam liznąłem w praktyce swojego życia, zresztą moje włosy na to pewnie pokazują i można nawet się domyśleć tego. No i wie pan, nie chcę być złośliwy w stosunku do pana, ale proszę nie powtarzać takich rzeczy, bo no myślę, że to pan się właśnie kompromituje, opowiadając na forum publicznym coś takiego. Proszę bardzo, ale szanowni państwo, ja mam prośbę, panie żeby starosto. Panie radny, chwileczkę. Żeby nie prosić, nie prowadzić tego rodzaju dyskusji. Jeżeli są jakieś wątpliwości co do wysokości wypłaconych kwot, obydwaj panowie są członkami Komisji Budżetu, prosiłbym, żeby przygotować na następną komisję dokładne informacje i myślę, że sobie te wątpliwości wszystkie wyjaśnimy, ale prosiłbym merytoryczne pytania, merytoryczne informacje, nie osobiste wycieczki. Szanowni państwo, oglądają nas nasi wyborcy. Dobrze, trzymajmy powagę. Panie starosto, gdzie przyszedł prezes, to już było za pana rządów i powiedział, że postraszyli go w NFZ-cie i wziął 30% za nadwykonania. Niech pan sobie przypomni wcześniejsze, no, sprzed roku. Bo pani prezes powiedziała, że zrobi mu kontrolę szpitala i on podpisał 30% nadwykonań. Wziął i temat zamknięty za cały rok. Niech pan sobie przypomni takie sprawy, które były tu w tej kadencji teraz, nie? A to, że teraz NFZ ma na tyle zaoszczędził pieniędzy, że może płacić 60%. My, żeby za 2011 dostać 50%, musieliśmy pójść do sądu. Dopiero po wygranej w sądzie dopiero nam zapłacili 50%. Były inne czasy i inne kryteria. Teraz niech pan się cieszy, że panu płacą 60%. Ale nie widziałem tego zysku, bo sprawozdanie wynosiło 750 na minusie. Więc jeżeli jest jakieś inne dane, to proszę nam to przedstawić. Proszę bardzo, ale naprawdę już... No, co on powiedział, powiedziałem. Nie mam więcej do dodania.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia w tym punkcie? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. Pozwólcie, że teraz ja zabiorę głos. Wpłynął do mnie, tak jak wpływa z Urzędu Pracy Lokalny Rynek Pracy. Te informacje są w Biurze Rady. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać nimi, proszę bardzo. Szanowni Państwo, dostali również Państwo umowy przekazania do korzystania użyczenia dotyczące tych tabletów, które otrzymaliśmy. Jest prośba, żeby się zapoznać z tymi umowami. Kto z Państwa ma życzenie zawrzeć, że tak powiem, ten tablet dalej w dalszym ciągu mieć, bo takie umowy powinny być zawarte. To są takie same umowy, jak są na telefony służbowe, które funkcjonują w starostwie. Są to umowy od życzenia. Prośba jest taka, żeby te umowy podpisać i zwrócić. Niepodpisanie takiej umowy skutkuje również zwrotem tabletu, także to jest decyzja do Państwa należy. Również w imieniu starosty tomaszowskiego i Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim chciałem przekazać Państwu informację. Zapewne dostaliście Państwo wszyscy te zaproszenia. Zapraszam na uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbędą się w dniu 1 marca o godzinie 12 w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Słowackiego 13 w Tomaszowie Mazowieckim. Serdecznie zapraszam do udziału w tych uroczystościach. Szanowni Państwo, serdecznie chciałem podziękować za dzisiejszy udział w sesji, za materiały przygotowane przez zarząd i wszystkich naczelników, wszystkich kierowników jednostek starostwa, podziękować mediom za dzisiejszą obsługę medialną sesji. Serdecznie Państwu dziękuję za udział. Zamykam obrady 30. sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.